O, jest. O. Za górami, za lasami biega Piotrek za szczupakami. Siemanko YouTubie, to znowu ja. Dzisiaj troszkę inaczej. Były wahadła, były jerki. Czas na obrotóweczkę. Zamysł dzisiejszy jest taki, że łowię sobie obrotówką. Całą jedną, znaczy mam dwie takie same, ale generalnie ona będzie lądować w wodzie. Robię sobie spacerek wzdłuż takiego małego jeziorka. W jedną stronę rzucam wahadłówką i przepraszam, obrotówką. Wracając wrzucam co innego, żeby sprawdzić, co jest bardziej efektywne. Tak sobie wymyśliłem po raz kolejny, troszkę inaczej. Przy okazji dzisiaj będę testował nowy kijeczek Berkley Bait Finesse Urban coś tam 7,24, czyli łowimy bardzo lekko. Znaczy jak na mnie lekko. Do tego Multic Abu Max Pro, fajny, bo biały. No, wydaje mi się, że najłatwiej jest testować Multic na lekko, jak się właśnie rzuca wahadłówkami. Jeny, co ja dzisiaj z tymi wahadłówkami? Obrotówkami, bo one są turbo nielotne, tym bardziej te, co ja używam. Zobaczcie. Waży tyle, co nic. No i zacząłem gdzie latać. No ja się jaram, bo jest fajna pogoda. Może coś się uda złapać. Jak macie ochotę, zapraszam. Może będzie ciekawie. No, do dzieła. O, jest. O. Taki mi grusek. Ale zagryzasz miło. O, ten już fajny. O, ale zapięty. Ledwo, koleżko. No, chodź. A, fajny już jesteś. No, ten już jest ładny. Ten już jest ładny. Taka rybcia. No, zmykaj koleżko. Jest dobrze. No i generalnie pierwszy odcinek, można powiedzieć, że już przeszedłem do mety, tak to nazwijmy. Trzy szczupaki, świetnie, ja się mega jaram. Z czego jeden całkiem fajny. Zdjęcie wyszło z stawkiem kijowe, ale to nie jest istotne. Trzy szczupaki na obrotóweczkę. Nie wiem, kogo to jest handmade, ale to jest ta, którą mam z wybitym, nie będzie ostrości na 100%. Zoja znaczy życie, czyli bankowa z jakiejś aukcji. Dlaczego tą obrotówkę tutaj? Dlatego, że to jest płytko i zarośnięte dosyć, także ja myślę, że takie obrotówki się świetnie sprawdzają w takich miejscach. No ale żeby sprawdzić, czy mam rację, drogę powrotną, to jest odcinek około pół kilometra, obrzucam teraz jedną gumą. I jedną gumą tylko i będziemy mieli pełną świadomość, czy blacha, czy guma. Nie jest to oczywiście do końca adekwatne z tego względu, że już przeszedłem ten kawałek rzucając blachą i wyciągnąłem trzy szczupaki, ale nazwijmy to takim lekkim challenge'em. Osobiście nie wydaje mi się, żebym jeszcze coś złapał, ale wiadomo, trzeba próbować. Poza tym w drodze do samochodu nie będę sobie tylko łaził, tylko sobie porzucam. Także zostańcie jeszcze chwilkę i zaraz zobaczymy, co będzie jeszcze się działo. Pyk. Taką gumą.
sobie porzucamy, że tak powiem, w drodze powrotnej. To jest pierwszy zawodnik na gumę. Ale zagryz, o kolepcia. Ale zagryz, cholerka. O, taki maluszek. Numer 4 dzisiaj. Fajne, mocne uderzenie. O, ciekawe, ciekawe. O, jest. No już, 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 już. Tada. Dobra kochani, kończę z 5 szczupakami. Turbo fajny wynik, nieduże ryby. Jedna całkiem fajna. Ale no turbo pozytywnie, no 5 rybek jak wjeżdża to jednak jest. Morda się cieszy, że tak powiem. 3 na obrotówkę, 2 na gumę. Bezsprzecznie obrotówka wygrywa. Aczkolwiek wydaje mi się, że gdybym tą gumą rzucał, idąc pierwszą rundę, że tak powiem, to też by coś wyjechało. Nie wiadomo. No mówię, taki challenge, który tak naprawdę nic nie dowodzi. Tak czy inaczej, warto mieć i obrotówkę, i gumę w pudełku. Ja łowiłem na w sumie lekko kijeczkiem do 24 gram. Teoretycznie do street fishingu przeznaczony. Tak sobie to Berkeley wymyślił. Ciężko mi w tym momencie coś powiedzieć, oprócz tego, że fajnie się nim uszłowi od, według mnie, tych 7 gram z tym kołowroteczkiem z Max Pro od Abu. Najlepiej to latała jednak ta guma, także ona bezsprzecznie była bardziej lotna. Można było dalej rzucić głębiej zecz niż obrotówką. Ale to jest bardzo płytko, więc jakoś to nie miało większego znaczenia. Tak czy inaczej, jeśli dotrwaliście do końca, jest mi turbo miło. Zapraszam do następnych razów. Nie zapominajcie polubić, skomentować, subskrybować i do następnego. Trzymajcie się. Na razie, połamania.